Witam, z tej strony Nero, a to jest przedstawienie mojego pokoju 2015. Dokładnie. Jakby co w tej chwili zakładajcie, że jeśli zaczynają się wakacje, to rozpoczyna się kolejny rok pokazywania mojego pokoju, tego co zostało zmienione. Jakby co nagrywam swoim nowym telefonem, który ostatnio kupiłem, więc będzie w tej chwili w HD. No to lecimy w takim razie. Zacznijmy odtąd. Tutaj ogólnie się nic nie zmieniło. Jest tutaj nasz Artu. To coś na moje urodziny dawne. Yoda. I gry. Tutaj się sporo... Znaczy może nie sporo, a po prostu się pozmieniało. Mamy tutaj film Lucky Luke. Tak, ogólnie tutaj przyniosłem te płyty, które były tam w szufladzie. Tam, przy moim biurku. Teraz są tutaj wszystkie. Tak, tutaj mamy atomówki. Jakieś stare, które już nie gram. GTA Trylogia. GTA Vice City! Te oczy nie miałem ostatnio. Jeszcze zbieram na San Andreas. Lego Batman. Lego Star Wars 3. Lego Star Wars The Complete Saga. Rayman 2. Teraz PSP. Fuck. GTA Liberty City Stories. GTA Vice City Stories. Lego Indiana Jones. Little Big Planet. Sonic Rivals 2. Star Wars Force Unleashed. Teraz na DS-a. New Super Mario Bros. Kurde. Wybaczcie, ale muszę się podnieść, bo mi tak niewygodnie. Okej. Okay. Sonic Rush. Sonic Mario 3D Land. Sonic Generations. Oraz moja perełka Super Smash Bros. Na 3DS-a. Trochę się tego uzbierało. Potem to najwyżej posprzątam. Tutaj moja kolekcja Lego, czy ogólnie się nie zmieniła, tylko pobudowałem nowe modele. Tak, swoje własne. Jestem taki twórczy. Podejdziemy teraz sobie tutaj. Tutaj ogólnie też się trochę pozmieniało. Teraz w tym miejscu trzymam opakowania. Oluju. Tutaj mamy opakowanie. Chodź tu, kurde. Od 3DS-a. Okej. Okay. Tutaj mamy opakowanie od PSP i tu od mojego telefonu. Pięknie, nie? Kupiłem go w takim sklepie Ceksie, który w Polsce ogólnie tych sklepów jest 3. Jest w Poznaniu, Bydgoszczy i gdzieś jeszcze. Ogólnie jest to brytyjski sklep. W Londynie został założony w 1990 roku bodajże. No to jest kamerka PSP. Tutaj jest moje stare etui na mój telefon, który już nie istnieje. Tutaj jest Memo! Miałem też takie gry tutaj planszowe wcześniej, ale w tej chwili już ich nie mam, bo w sumie nie grałem nie za zbytnio. Tutaj mamy etui do PSP. Kolejne etui do PSP. I kolejne etui do PSP. Dobrze to jakoś włożyć tutaj teraz wszystko. Dobra, ogarnę to po nagraniu. Wash it. Fuck, głupie spodnie. Mojej mamy zresztą. Tutaj mamy wyro. Przy okazji zrobione, więc widzicie w tej chwili inną wersję, bo mamy w tej chwili wieczór. Tutaj obrazki święte. Idziemy teraz. Tutaj za zbytnio się nic nie pozmieniało. To jest tak samo, może jest więcej tych ludzików, nie kojarzę. Tu jest jeszcze jedna gra na PSP, Invisimals Shadow Zone, to jest dwójeczka. Chcę ją sprzedać w tym ceksie właśnie, bo niezbytnio mi się spodobało. Kupiłem śmietnik. Tak, kupiłem śmietnik i pitku, orango. Dobre picie, przyda się w lato. To jest nalepka ceksa. Tutaj też kupiłem też takie coś na ołówki, długopisy. Jest nawet linijka, którą sobie znalazłem. Sonic X. Nie wiem skąd ją mam. Ale znalazłem.
Ten medal, który widzieliście wcześniej. Mój zasyfiony pulpit. Tutaj mamy psikadełko i taką kulkę pod pasz, po podpaszki. Nowe lusterko. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. A, zapomniałbym. Jeszcze jedna Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dokładnie. Tutaj mój 3DS. Zobaczcie. Jak zawsze. I PSP. No. No i oczywiście mój zegarek. Jak widzicie, jest 18:38, a dzień mamy, kurwa, 5/7. To jest jakaś karta do PSP chyba. Mam syf, jak zawsze. Tak, to jest mój komputer. Tu są moje słuchaweczki wraz z mikrofonem, których zawsze używam do nagrywania. I to by było chyba na tyle w dzisiejszym wydaniu, znaczy w tegorocznym wydaniu przedstawienia mojego pokoju. Mogę też to wam kiedyś pokazać w te wakacje, tą szafę, albo tą. Nie wiem, jak chcecie, to mogę wam pokazać z chęcią, czemuż nie. Chyba może tak przesunę. No jeszcze tam jest mój worek. Let's go. Unc. Dobra. I coś czuję, że to by było na tyle. Kurde, nie w tą stronę. O, dobra. Mam nadzieję, że wcześniej mnie było widać. W tej chwili też mnie jakoś widać. Tak więc. O, oddalę sobie. Tak więc, ludzie, to by było wydanie przedstawienia mojego pokoju 2015. Zapraszam za rok. Również w wakacje, może jeszcze przed wakacjami w czerwcu. Czego przedstawienie mojego kanału będzie gdzieś w czerwcu bądź w lipcu. Już mnie wątpię, żebym robił to w sierpniu, ale coś w tym rodzaju. Tak więc, ja jestem Nero. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego przedstawienia mojego kanału. Mam nadzieję, że mojego kanału, mojego pokoju. Mam nadzieję, że wam się ono podobało. Dziękuję za oglądanie i na razie. Do zobaczenia. See ya!